Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota miesięczną na miesiąc kwiecień 2019 roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, nie każdemu może pasować, dlatego zachęcam Państwa, żebyście sprawdzili sobie jeszcze swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, macie Państwo w opisie tego filmu. I jak już będziecie znali swój znak ascendentalny, zachęcam do odsłuchania filmu. Być może tam będzie więcej informacji, które pasują do Waszej sytuacji życiowej. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych rybek w kwietniu będzie ciekawego się działo. Z jaką energią wchodzicie w miesiąc kwiecień? Świat. Pięknie. Co pomaga bądź przeszkadza? As denarów. O, kochani. Jakiś wyjazd, jakieś duże pieniądze. No. Wasze działania, zamiary, jakie kroki będziecie podejmować w tym miesiącu? Król buław. Super. Co odchodzi do przeszłości? Cztery denary. Kurczę, już nie musicie się martwić o pieniądze w takim razie. Bardzo ładnie. O czym będziecie myśleć? Co planować, analizować w kwietniu? Ósemka kielichów. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Król kielichów. Wasze czynniki wewnętrzne, wasze wewnętrzne ja, rozmyślania, odczucia. Szóstka kielichów. Otoczenie, rodzina, współpracownicy, czyli czynniki zewnętrzne. Siedem kielichów. Wasze obawy bądź nadzieje. Dziesięć buław. I koniec miesiąca. Królowa denarów. Pięknie. W tle czytania macie kartę pustelnika. No dobrze, kochani. Widać wszystko ładnie? Widać. To przechodzimy do czytania. Świat. Bardzo lubię tą kartę, ponieważ mówi o nowym etapie w Waszym życiu. A zakończeniu starego, tego takiego niekorzystnego. Karta świat. Szczęśliwy jakiś koniec i jednocześnie nowy, piękny początek, tak? Zwieńczyliście jakieś swoje dzieło, osiągnęliście pełen sukces. Karta radości, karta szczęścia, spełnienia swoich marzeń. Karta jakiejś nagrody, jakiegoś triumfu, ale też takich szerokich horyzontów. To są wyjazdy, podróże, wyjazdy zagraniczne. Jeżeli ktoś z Państwa tutaj przy tym masie denarów planuje wyjazd zagraniczny do pracy, to jak najbardziej będzie to doskonała praca, nowe życie, bardzo duże pieniądze. Karta świat, karta nowego etapu w Waszym życiu. Będziecie otwarci na ludzi, na nowe możliwości. Ludzie będą otwarci na Was, dużo kontaktów, dużo podróży, dużo nowości, tak? Być może jakaś firma, taka nawet o międzynarodowym statucie. Co jeszcze? Karta świat. No, karta spełnienia takich marzeń, tak? No, dopięliście coś na ostatni guzik, coś, o co walczyliście. Wreszcie macie to, tak?
osiągnęliście swój cel. Karta nowego zupełnie etapu w Waszym życiu. Coś już się zakończyło, tamten rozdział już zamykacie i teraz wchodzicie w nowy, lepszy, taki ofiarowany od losu. To jest taka nagroda. Więc bardzo fajna karta. No ci z Państwa, którzy tutaj naprawdę mają jakąś nową możliwość, czy to nowa praca, czy tak jak mówię, wyjazd zagraniczny, jakaś praca za granicą, to bierzcie to, naprawdę wchodźcie w to, bo będą przy tym świetne pieniądze. I myślę, że ta karta to takie właśnie zwieńczenie Waszych marzeń. Coś już w przeszłości staraliście się, tak? Martwiliście się o te pieniądze, czy one będą, czy nie, bo w przyszłości macie czwórkę denarów, czyli tak jakbyście się tutaj zamykali troszeczkę na wydatki, taka oszczędność, ale to zaraz do tego przejdziemy. Co pomaga? A z denarów, no właśnie szansa na zarobienie dużych pieniędzy, tak? Być może szansa na dla innej grupy rybek, może być to szansa, czyli coś nowego, może kupicie sobie mieszkanie, może działkę, może dom, może zaczniecie budowę. No a z denarów mówi o sukcesie finansowym, tak? Oznacza głównie sukcesy finansowe, taką stabilizację materialną, szczęście w tej dziedzinie. To są doskonałe wiadomości, to są jakieś drogie prezenty, to może być spadek, tak? Wszelaka płodność odnośnie tutaj finansów, więc ja myślę, że świat i jazdy narów bardzo się szykuje nowy początek odnośnie Waszych spraw zawodowych, finansowych, oczywiście z jak najwyższym tutaj sukcesem, tak? Jak najwyższą płacą i pełnym Waszym zadowoleniem, jeżeli chodzi o finanse. Więc pieniądze na pewno będą i to duże pieniądze. I idźcie, kochani, w to nowe. Co Wam tutaj los szykuje, tak? Jeżeli musicie wyjechać nawet gdzieś, to tak, decydujcie się na to, bo te pieniądze są zagwarantowane. To jest szansa i po prostu, żeby nie czmychnęła Wam koło nosa. Więc łapcie okazję, póki ona jest. Wasze działania. No będziecie naprawdę działać. Będziecie działać. Ja tutaj widzę osobę na wysokim stanowisku. Ja tu widzę doskonałego przedsiębiorcę, osobę zaradną, sprytną, bardzo mądrą, bardzo taką przebojową, jednocześnie atrakcyjną, wysportowaną, zadbaną. Król buław, mężczyzna 45 lat, wyż, trygon ognia, baran, lew lub strzelec, ale ponieważ są to Wasze działania, to po prostu ja Was widzę w działaniu, tak? Zaczynacie ruszać do przodu. Być może otwieracie jakąś firmę, być może zaczynacie coś nowego, tak? No na pewno nie stoicie w miejscu, tylko działacie, załatwiacie jakieś sprawy sprytnie, mądrze i jest w Was ten power, ten potencjał, tak? No na pewno dobre rady tutaj będziecie co niektórym oferować. No król buław jest to osoba naprawdę, no jakiś przedsiębiorca i to nie jest taki gdzieś tam na szczeblu podrzędny pracownik, tylko ktoś, kto już zarządza jakąś większą firmą, większą działalnością albo po prostu jest w pracy na jakimś wysokim stanowisku, więc być może przyjdzie tutaj do Was jakaś oferta pracy, jakaś propozycja, gdzie awansujecie, gdzie będziecie po prostu lepiej zarabiać, tak? I to już jest ktoś doświadczony zawodowo, tak? Czyli Wy macie doświadczenie, Wy jesteście naprawdę godnymi uwagi tutaj pracownikami, tak? Fachowcami w swojej dziedzinie. Odchodzi do przeszłości czwórka denarów. Czwórka denarów, blokada finansowa, tak? Jakiś zastój. Bardzo się baliście o swoje finanse, czy starczy do końca miesiąca, tak? Czy nie musicie nadużyć swojego, ruszyć jakiegoś zaskórniaka, jakichś pieniędzy odłożonych na czarną godzinę. Karta oszczędności, właśnie liczenia się z każdą złotówką, każdym groszem. Więc to już odchodzi do przeszłości, czyli taki kryzys finansowy, gdzie wy baliście się o swój majątek, baliście się o swoje pieniądze, byliście totalnie zblokowani, zamknięci, tak kurczowo trzymaliście się tego grosza, baliście się właśnie o te swoje dobra, przechodzi już do przeszłości, bo przychodzi do Was coś nowego, jakaś oferta, mówię, gdzieś z zewnątrz i zaczyna się nowy etap w Waszym życiu zawodowym z bardzo dużym potencjałem i z możliwością zarobienia naprawdę gigantycznych pieniędzy. I stałych pieniędzy, kochani.
A z denarów gwarantuje też stałą umowę o pracę, więc ci z Państwa, którzy szukają pracy, mówię znowuż do innej grupy rybek, która mnie słucha, Świat i A z denarów, nowa, lepsza umowa o pracę, gwarantująca wysokie zarobki, jest to stała umowa. Zazwyczaj na czas nieokreślony, więc tutaj naprawdę super, będzie to porządna praca, będzie to porządne wynagrodzenie, nie musicie się o nic martwić. I teraz tak, w Waszej głowie 8 kielichów. 8 kielichów, no ja tutaj widzę to tak, albo zmieniacie pracę, albo po prostu zostawiacie wszystko tak, jak jest i wyjeżdżacie gdzieś, tak? Wyjeżdżacie w poszukiwaniu tego swojego szczęścia, ponieważ emocjonalnie już nie wytrzymywaliście, tak? Ta presja po prostu zdobywania tych pieniędzy, liczenia, czy starczy mi, czy nie, takiej ciągle niepewności po prostu wyprowadzała Was już z równowagi i jeżeli pojawiła się ta oferta, zostawiacie wszystko tak, jak jest, wyruszacie, tak? Znowuż dla innej grupy rybek może być to powrót do poprzedniej pracy, ale raczej widzę to w tym kierunku, że jednak decydujecie się na wyjazd, zostawiacie wszystko tak, jak jest. Być może, tak jak mówię, jest to wyjazd zagraniczny i po prostu, chociaż niekoniecznie, nie musi być, może być po prostu to nowa, fajna praca i Wy zostawiacie wszystko tak, jak jest i w ciemno idziecie, bo wiecie, że to Wam przyniesie korzyść materialną. Nawet przy tej królowej denarów to gwarantuje właśnie takiego dobrego, wypłacalnego pracodawcę, który dba o swoją firmę, dba o swoich pracowników, zapewnia godne wynagrodzenie i jest to stała, pewna praca, tak? Więc nie musicie się martwić. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca, król kielichów, pięknie. Albo będzie w Waszym otoczeniu jakiś mężczyzna po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, albo pojawi się właśnie ktoś taki, jakiś mądry doradca, osoba przemiła, przesympatyczna, wrażliwa na piękno, ze zmysłem artystycznym, doskonały doradca, ktoś, kto ofiaruje Wam te dobre uczucia, tak? Ja myślę, że to jest właśnie może jakiś przyjaciel, który właśnie pomoże Wam znaleźć tą pracę albo przyjedzie do Was z tą ofertą. No, król kielichów jest to wyciągnięcie pomocnej dłoni w kierunku do Was, tak? Jakiś właśnie dobry doradca, tolerancyjny, spokojny, który coś Wam może podpowiedzieć, dać dobrą wskazówkę, nakierunkować Was na odpowiednie tory, tak? Na spokojnie, on Wami się zaopiekuje, Wam pomoże, więc taka osoba tutaj, nie wiem, czy to Wasz ojciec, czy przyjaciel, czy po prostu ktoś z otoczenia właśnie pracy, jakiś znajomy, być może partner, no ktoś tutaj taki, kto jest po prostu bardzo życzliwy w stosunku do Was, chce dla Was jak najlepiej, chce Wam pomóc, chce dać Wam ten kielich tego spełnienia emocjonalnego, żebyście się dobrze czuli, komfortowo i żebyście po prostu zrealizowali się, tak, w taki pozytywny jak najbardziej sposób. Wasze czynniki wewnętrzne. Powrót do wspomnień z przeszłości, więc być może ta osoba, ten król kielichów, jest to osoba, którą już znacie i nagle pojawi się w Waszej drodze życia i po prostu zaproponuje Wam coś takiego. Ewentualnie jest to karta mówiąca o takim marzeniu, rozpamiętywaniu właśnie tej przeszłości. Karta wspomnień, tak, z dzieciństwa. Życie przeszłością. Jest to też karta dziecka, więc być może będziecie się czuli w tym miesiącu troszeczkę jak dzieci, będziecie w takim nastroju. Karta też mówi, żebyście zadbali o swoje wewnętrzne dziecko, tak? Czyli zadbali o swoje uczucia, spełniali się, realizowali. Być może jakieś właśnie marzenia Wasze, które już długo nosiliście ze sobą, wreszcie się teraz realizują, tak? Karta wspomnień, karta takiego fajnego uczucia właśnie, że będziecie się czuli, mnie się wydaje, że w tym miesiącu będziecie się czuli tak jak kiedyś za starych dobrych czasów. Wrócą te wspomnienia, wróci ta energia, wrócą te emocje, że będziecie się czuli lekko, świeżo, beztrosko, tak jak czuje się dziecko, tak? Że tylko, jakie ma dziecko obowiązki? Nauka i ogólnie, żadnych nie ma obowiązków, tak? Jakieś tam w domu, ale takie beztroskie życie dziecka i Wy to poczujecie, tak? Że wreszcie czujecie ten luz emocjonalny, tą taką beztroskę, tą taką radość. Oczywiście zaraz podociągam karty, zobaczymy jeszcze dokładniej, o co chodzi. No musicie tu dopasować do siebie, bo nie znam Waszego życia, ale myślę, że coś tutaj fajnego dopasuje się do Was. No na pewno macie fajny miesiąc,
Jeżeli chodzi o finanse i o pracę, to jest rewelacyjnie. Czynniki zewnętrzne, otoczenie. Siedem kielichów, czyli wasze otoczenie, ktoś z waszego otoczenia może wam podsyłać wiele pomysłów, wiele możliwości, wiele ofert. Być może są to oferty pracy, być może są to jakieś pomysły na siebie, na biznes, na jakąś nową działalność, nowe zarobki. Siedem kielichów. To jest troszeczkę też takie fantazjowanie, troszeczkę takie przebieranie, że tak powiem, w ofertach. Skupcie się, skoncentrujcie, zastanówcie dobrze, żebyście dobrze wybrały, tak? Zobaczcie, nie każdy ten kielich jest tutaj taki wspaniały, jak on wygląda na początku. Uważajcie, żebyście się tutaj nie sparzyli, ale ja myślę, że logicznie będziecie myśleć, ponieważ w tle macie kartę pustelnika. A pustelnik jest to osoba bardzo mądra i bardzo doświadczona życiowo. Karta zodiakalnej panny, ale karta też takiego szukania wewnętrznej mądrości w sobie. I wy sami musicie wyruszyć właśnie w tą wędrówkę, tak? Być może sami wyjedziecie gdzieś za pracą, sami może tą podejmiecie decyzję o tej pracy. Ale będzie to na pewno mądra decyzja. Nie chwalcie się od razu nią. Jeżeli dostaniecie jakąś możliwość, to dopóki nie podpiszecie tej umowy, nie chwalcie się dookoła, bo zawsze może ktoś w środowisku się troszeczkę zawisny, zazdrosny znaleźć, po co jakieś negatywne energie ma w waszym kierunku wysyłać, żeby zaburzyć tą fajną ścieżkę tutaj waszej nowej drogi. Bądźcie ostrożni i namyślcie się, zastanówcie się. Karta mówi o tym, żebyście się dobrze zastanowili, zanim wybierzecie tą nową ofertę, tak? Żeby nie wybrać pochopnie, żeby po prostu też bardzo emocjami się nie kierować, bo być może no jak zobaczycie, że jest coś fajnego dla was, to zaraz będziecie tak szczęśliwi i tak emocje wezmą górę, że zapomnicie o tym rozsądku, tak? Więc bądźcie osobami mądrymi, rozważnymi i zastanówcie się dogłębnie, którą ofertę wybrać, bo będzie ich sporo, będzie wiele propozycji, być może one nawet za granicę do was spłyną. Wiele ofert i wybierzcie mądrze, tak? Wybierzcie dobrze, żeby po prostu mieć to zadowolenie, żebyście no po prostu byli szczęśliwi w tym, co robicie, tak? Troszeczkę być może się wyizolujecie ze środowiska, ale to dobrze, bo czasami środowisko właśnie potrafi mącić nam, kołować w głowie, a po co? Ja myślę, że wy jesteście mądrymi osobami i wybierzecie mądrze. Obawiacie się przeciążenia. Czy to nie jest zbyt wiele jak dla was? Ja myślę, że nie. No, trzeba wziąć byka za rogi. Jeżeli jest jakaś możliwość, to zaryzykujcie, bo naprawdę karty tutaj radzą, żebyście w to weszli, bo będziecie bardzo z tego zadowoleni i będziecie nieźle zarabiać. Tak? To jest taka szansa. Być może się nie powtórzy drugi raz. Boicie się, czy to dźwigniecie. Po prostu. Czy dacie radę dźwignąć całą tą sytuację? Ja myślę, że dacie radę, zaraz tutaj dopowiemy sobie. No i co, kończycie miesiąc no fajną, stałą pracą, tak? Dobrymi zarobkami, pieniądze będą, będziecie szczęśliwi, będziecie się czuli... Królowa Denarów to jest taka mała cesarzowa, czyli będziecie się czuli dostatnio, będziecie się czuli pięknie, wygodnie, niczego nie powinno wam brakować. Zaspokoicie się tutaj, zaspokoicie swoją sferę życiową, jeśli chodzi o materię, tak? Będziecie mieć pracę, będziecie mieć wszystko to, czego wam potrzeba. Królowa Denarów oznacza sukces, tak? Oznacza awans. Być może tutaj właśnie ten awans was jakiś czeka. Może jesteście w jakiejś fajnej pracy, tak? Teraz zwracam się do kolejnej grupy rybek. Może macie już pracę, tylko czeka właśnie was ten awans, sukces, te stałe pieniądze i fajna praca w takiej dobrej, miłej atmosferze. Wasz pracodawca no, też jest osobą taką ułożoną i wypłacalną, tak? Na pewno nie będzie was tutaj oszukiwał, czyli pieniądze, pensja wpłyną na konto na czas. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Teraz jeszcze sobie dopowiadamy niektóre karty. Zobaczymy, co tam u was. Może najpierw sobie dopowiedzmy tą ósemkę kielichów. O jakim odejściu wy myślicie? Karta gwiazda, czyli spełniacie swoje marzenia, kochani. To są dobre widoki na przyszłość, czyli odchodzicie spełniać swoje marzenia.
czyli może jakiś wyjazd faktycznie. Karta gwiazdy, pięknie. Bardzo się cieszę. Bardzo lubię tą kartę. Jest to karta zodiakalnego wodnika, ale jest to karta mówiąca o nadziei, tak? O takim światełku w tunelu, o tym, że wreszcie odnaleźliście cel w życiu i ósemka kielichów, odchodzicie, szukacie, spełniacie się emocjonalnie i gwiazda Wam gwarantuje, że znajdziecie ten cel w swoim życiu, tak? Jest to karta szczęścia, karta optymizmu, karta dobrej przyszłości i spełnienia swoich marzeń. To, o czym marzyliście, to, o czym myśleliście, o czym medytowaliście, o czym wizualizowaliście, czego pragnęliście, wreszcie się teraz zrealizuje. Dobrze. Ta szóstka kielichów to Wasze wewnętrzne ja. Słońce, no tak. Czyli będziecie się czuli radośnie, szczęśliwie, beztrosko, będziecie pełni optymizmu, sił witalnych, będziecie się czuli jak szczęśliwe dziecko. I bardzo dobrze, kochani, bo jeżeli macie czyste serce, czyste emocje, a przede wszystkim czysty umysł, radosny, nie martwicie się, nie zatręczacie, to zobaczcie, jak pięknie się układa Wasze życie, prawda? Bardzo ładnie. Słońce, szóstka kielichów, no. Karta dziecka, karta radości, karta takiej beztroski, karta sukcesu. No sukces macie gwarantowany, naprawdę. Szczęście, doskonały biznes, no. Wszelkie przyjemności, radości, tak? Karta optymizmu, karta zysków, bogactwa. Pięknie. Otoczenie, 7 kielichów. No ja mówię, to są jakieś propozycje, oferty, możliwości, ale jeszcze sobie to powiemy. Rycerz kielichów, czyli właśnie jakieś dobre wiadomości, dobre oferty, dobre jakieś uczucia od strony tutaj. Macie wsparcie emocjonalne na pewno odnośnie uczuć. Moi kochani, dla tej grupy tutaj rybek, która w kwestiach uczuciowych tutaj, no bo trochę tych kielichów tutaj jest, to może się też pojawić właśnie jakaś nowa miłość w postaci tego króla kielichów, tak? Tak jak mówię, mężczyzna 45 lat zwyż, trygon wody, rak, skorpion bądź ryby, ale ja raczej widzę, że Wy będziecie tutaj w swojej energii i to chodzi ewidentnie o pracę, o możliwości finansowe. Jeżeli byśmy poszli w kierunku tutaj miłości, jakichś uczuć, też może się coś takiego pojawić. Nowy początek, będziecie drogą osobą dla tego partnera, ale no, raczej nie, raczej mi się to klei tutaj w kierunku zawodowym, więc nie będę już Wam mieszać w głowie. Dziesiątka buław. Tym bardziej, że zaraz zacznę czytania na miłość typowo na kwiecień, więc ci z Państwa, którzy są zainteresowani tematyką miłości, zapraszam wkrótce na kanał. Pojawią się te czytania. Patrzcie, cztery buławy. I cztery buławy mówią mi o tym, że ciężko Wam będzie rozstać się z domem, więc być może jest ten wyjazd za pracą, za finansami, jest ta nowa praca, ale dźwigniecie to? Dźwigniecie, no rodzina poczeka, dom poczeka, tak? A da Wam to stabilizację materialną i będziecie się cieszyć, to kolejna radość, tak? Kolejna radość. Coś stabilnego, więc nie bójcie się tego, czy to dźwigniecie, bo dźwigniecie to i to będzie piękna, stabilna praca, która po prostu, no, przyniesie szczęście Waszemu domostwu, tak? I królowa denarów, kończymy. Król kielichów powtórzył się, tak? Czyli myślę, że to będą fajne finanse, dobry pracodawca i jeszcze taki łaskawy, taki po prostu spokojny, no mówię, mądry, miły, dyplomatyczny, tak? Więc no coś fajnego Was czeka, tak? Na pewno będzie to praca, która będzie Wam sprawiała przyjemność, która po prostu będzie spokojna, i taka bardzo dla Was no, odpowiednia, tak? Będziecie się czuli fajnie w tej pracy. No dobrze, moje kochane rybki, macie fantastyczne czytanie, naprawdę. A karta pustelnika może mówić o tym, że troszeczkę możecie się czuć samotni, jak wyjedziecie, tak? No bo zostawicie dom, rodzinę, tak? Więc Wam ciężko będzie tutaj z tą najbliższym otoczeniem się oderwać, no ale kochani, no, może to na chwilę tylko, ale pieniądze i sukces gwarantowany. Słońce, no gwiazda, no piękne macie czytanie, rewelacyjne, moje kochane rybki.
rewelacyjne. Życzę, żeby jak najwięcej tutaj osób mogło się pochwalić, że się spełniło i żeby się działo. Teraz jeszcze proszę o wsparcie, takie radę duchową od mistrzów duchowych dla naszych rybek na ten miesiąc. Zaraz zobaczymy. Mam. Melchizedek. Prawo duchowego przyciągania. Czyli realizujemy swoje myśli, tak? Swoje plany i marzenia, o czym mówi karta gwiazdy. Już Wam czytam przesłanie. Prawo przyciągania. Sytuacja, o którą pytasz, pojawiła się na skutek działania prawa duchowego przyciągania. Poprzez swoje myśli, emocje i przekonania przyciągnąłeś określonych ludzi czy sytuacje. Widzicie, kochani, jak się wszystko sprawdza? Ludzi, sytuacje, możliwości. To jest wszystko dobre dla Was. W taki sam sposób ludzie i sytuacje niegdyś Cię absorbujące odchodzą teraz z Twojego życia, ponieważ zmieniłeś kierunek swojej energii, orientując ją na własną drogę duchową, o czym mówi ósemka kielichów i pustelnik. Brawo! Podobieństwa się przyciągają, co oznacza, że wszystko i wszyscy pojawiający się w Twoim życiu pasują do Twoich wzorców myślowych. Jeśli chcesz zmienić to, co przyciągasz, myśl pozytywnie, z miłością i radością. Widzicie, dlatego tu tyle tych kielichów, ponieważ Wy, wizualizując sobie jakąś sytuację, jakąś sprawę, robiliście to z miłością, z czystym sercem, z czystymi emocjami. Emocjami nie w nerwach, nie w jakiejś zawziętości, zaciekłości, tylko właśnie na spokojnie, z takim czystym sercem, z takim czystym, szczerym uczuciem właśnie pozytywnych myśli. To, co gwarantuje właśnie słońce, tak? Takim optymizmem, taką energią radości, serdeczności. I dlatego teraz wszystkie Wasze plany zaczną się realizować. Mistrzowie duchowi i aniołowie mogą Ci pomóc w tej zmianie. Możesz zmienić lub uzdrowić tę sytuację poprzez wniesienie swoich myśli na bardziej optymistyczny poziom. Dzięki Twoim modlitwom i zapewnieniom zyskałeś nową, wspaniałą osobę lub możliwość. Nie jest ona ani nagrodą, ani karą. Przyciągnąłeś ją, co oznacza, że od Ciebie zależy, czy ją odrzucisz, czy przyjmiesz. Wyobrażaj sobie i utrzymuj tylko to, czego pragniesz. Pięknie, kochani. Czyli pamiętajcie, realizują się nasze plany, marzenia, ale ta energia, ta myśl, którą stworzycie i wypuścicie w przestrzeń, we wszechświat, musi być czysta i pozytywna, optymistyczna, nie wrogo nastawiona, nie ze złością, nie z taką zgryzotą, tylko właśnie tak, takie leciutkie, takie czyste, takie, ojej, no, że to serce aż po prostu emanuje tą czystą energią, tymi emocjami, tym szczęściem, tą miłością. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, żeby wszystko rezonowało tutaj z Wami. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Może tam jeszcze się coś dopowie. Życzę samych sukcesów, kontynuacji tej pięknej energii słońca i gwiazdy optymizmu. No i świat otwiera się przed Wami szeroko, szeroko. Zacznijcie czerpać z niego jak najwięcej, tak? Życzę wspaniałego miesiąca, kochani. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kolejnych czytań. I do usłyszenia.